mieszkaliśmy w Mediolanie, jest taka winda, która ma specjalną instrukcję obsługi, bo są dwie pary drzwi. Jedne są te duże, trzeba je najpierw otworzyć, a następnie otworzyć te drzwi. Te drzwi. Wejść do środka. Zamknąć te drzwi. A właściwie najpierw zamknąć te drzwi, potem te drzwi, wcisnąć przycisk. No i jedziemy na piętro, które sobie wybraliśmy. I już pierwszego dnia tutaj przekonałem się, że nie bardzo ciągnąć za te drzwi w trakcie jazdy, bo winda się po prostu zacięła. A potem weszła w tryb idioty, znaczy pasażera idioty, i zamiast jechać normalnym tempem jedzie żółwim. Także to jedno pół piętra, które się zacięło, już jechałem z dobre dwie minuty, po prostu się wlekła. Także całkiem ciekawa atrakcja. Plus gospodarz przekazał nam, żebyśmy zawsze po wyjściu z windy dokładnie ją zamknęli. O, właśnie. Tak, bo w innym wypadku nie pojedzie niczym i nikt nie będzie z niej mógł już skorzystać. Taka ciekawostka. Dzień zaczęliśmy od śniadania w barze Atlantic, gdzie dostaniecie smaczne włoskie śniadanie na słodko. Wszystkie rodzaje kaw po 1,5 euro, a do tego rogaliki, ciastka czy kanapki na ciepło. Poniżej podajemy Wam adres, jeżeli bar Was zainteresował. Czyli mówisz, że Pan przy kasie nie mówił w języku angielskim? Spytałem go po włosku, czy parla inglesu. A powiedział no, więc spytał mnie, czy parla espanol. Na co ja powiedziałem no, jest mi problem. Trzeba było użyć rąk, dużo rąk. No ale sytuacja nie wymagała na tyle, bo pokazałem mu paragon, że kupiłem w automacie. On machnął ręką, że mam iść za nim. Wrzucił paragon do torby i powiedział, że ta torba jest dla mnie. Tak przynajmniej wynikało z jego gestów. Drugi pan też coś po włosku rozmawiał. Ja udawałem, że rozumiem po włosku, ale ważne, że dostaliśmy jedzenie. Więc jak przyjdziecie tutaj do takiego miejsca, to pamiętajcie, że tam, gdzie jedzą Włosi, tam może nie być obsługi w języku angielskim. Ale dużo Włochów mówi po hiszpańsku, więc jeśli znacie ten język, to już jest jakaś przewaga. Uznaliśmy, że ostatniego dnia skorzystamy jeszcze z sieciówki po Lombardii i zwiedzimy jakieś okoliczne miasteczko. Padło na miejscowość Pavia. Z Mediolanu do Pavia dostaniemy się w około 30 minut. Znajdziemy tu kilka ciekawych zabytków, a także liczne kawiarnie czy restauracje. Symbolem miasta jest kamienny most Coperto, Ponte Coperto, a także warto zatrzymać się przy katedrze świętego Michała Archanioła. Co ciekawe, Pavia jest znana z jednego z najstarszych i najbardziej prestiżowych uniwersytetów we Włoszech. Uniwersytet w Pavia został założony w XIV wieku. Jednym z profesorów wykładających na tamtejszej uczelni od 1779 roku był prawdopodobnie wszystkim znany Alessandro Volta. Resztę dnia spędziliśmy już w Mediolanie, podziwiając architekturę, odkrywając co innego w swoim menu ma McDonald's i ciesząc się ciepłym dniem. W Mediolanie na pewno warto zobaczyć katedrę, która jest jedną z największych i najpiękniejszych katedr gotyckich na świecie. Później przejść się galerią Vittorio Emanuele, wypełnioną pięknymi mozaikami, rzeźbami i drogimi butikami. Warto zobaczyć Castello Sforzesco, imponujący zamek, który kiedyś był rezydencją książąt Mediolanu, a także Cenacolo Vinciano, fresk Leonardo da Vinci, przedstawiający Ostatnią Wieczerzę. Ile kosztowała nas ta krótka podróż po Włoszech? Osobiście nie trafiliśmy zbyt dobrze z naszym pobytem w Mediolanie. Nasz przyjazd do Mediolanu zbiegł się z Fashion Week, który odbywa się raz do roku i ściąga do miasta sławy z całego świata. Z tego powodu nawet w okolicznych miejscowościach, takich jak Bergamo czy Como, brakowało miejsc noclegowych. No, a przynajmniej tych tanich. Ostatecznie zamieszkaliśmy z przemiłą panią i jej czterema pieskami w niewielkim mieszkaniu na jednym z włoskich osiedli na przedmieściach. Poruszaliśmy się transportem publicznym, korzystając z sieciówki Yoviaggio po całej Lombardii. Zakupiliśmy dwie karty na dwie doby,
które kosztowały nas 55 euro, czyli około 259 zł. Dzięki temu jednak mogliśmy poruszać się po całym Mediolanie. Za darmo pojechaliśmy również nad jezioro Como oraz do miasteczka Pavia. Bilet na statek w Como kosztował nas 20,80 euro za dwie osoby, czyli około 98 zł, plus 9,20 euro za rejs z Maggiore do Bellagio, czyli około 43 zł. Razem wyszło nas 141 zł. Ceny w Mediolanie są takie, jak na duże europejskie miasto przystało. Wszystko w zależności od tego, do jakiej restauracji się udamy i w jakiej dzielnicy ją znajdziemy. Rozrzut cenowy jest naprawdę ogromny, tak samo jak wybór barów czy kawiarni. My osobiście wydaliśmy coś koło 107 euro, czyli około 505 zł na samo jedzenie. Czy dało się taniej? Tak, dało się. Czy było warto? Dla nas zawsze jest warto.